Dzień dobry Państwu. Pięknie Was witamy. Jacek Pożycki i Małgorzata Sztelet-Furmaniuk. Gosiu, dlaczego się umówiłeś tutaj z nami i z Państwem? Umówiłam się z Wami i z Państwem w sumie temu, że zbliża się okres już powoli przedświąteczny. I te promocje, i te piątki czorne, i te zwariowane zakupy. A ja bym chciała trochę ten czas zatrzymać. Masz też takie wrażenie, że pędzymy i trzeba by było w pewnym momencie kaj stanąć, coś zobaczyć, kajsi coś i poczytać. Tak, zatrzymać i tak jak na przykład się liście jesienne wkłada do książki, tak. I później ta książka się zamyka, żeby dawno, że tego nie robiła, przyznaję się. Ale właśnie to chcemy tak na chwilę być takimi liśćmi w książce, zatrzymanymi. Tak. Mogliśmy to wcześniej wymyślić. Sporo odcinków z tym i teraz bym już przynieśli takie wysuszone. Tak. Ale póki co pogoda jeszcze dopisuje, a my dzisiaj w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Zgadza się. I Gosia za chwilę wyciągnie swój zielnik, czy nie? Nie? Zielnika dzisiaj nie będzie, ale zapraszamy Państwa na wystawę poświęconą Józefowi Golcowi. Tak. Kim był Józef Golec? To był przede wszystkim pedagog, ale bardzo związany z ziemią cieszyńską i z Cisownicą i z samym Cieszynem i honorowy obywatel i gminy Goleszów i Cieszyna. No i co, dostał też cieszyniankę, także zasługi ma swoje. Tutaj Państwo jeszcze jak przyjdziecie, możecie naprawdę sporo poczytać i sporo się dowiedzieć, bo i korunki wszystkie tutaj mo z całego naszego powiatu jakby promował naszą tutaj cieszyńską tradycję, za co mu bardzo, bardzo dziękujemy. Niestety zmarł 2 lata temu, natomiast jego pamięć, jego książki, jego bibliografia jest dostępna, także serdecznie zapraszamy do sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej. A i Cieszyn, i Sopot to ładne miasta. Tak. I zapraszamy myślę, tu i tu. Że możemy kapkę kiedy zajechać. Do Sopotu? No, nagrać koncert. Jakby Państwo byli za, to proszę nam tam kaj napisać, żeby my tam... Tylko czy Tomek pojedzie z nami? A, Tomek pewnie czyta książki, bo on taki jak my. Chce spowolnić ten wir, także nasz operator, pięknie go pozdrowimy. Jak zatankujesz, to pojadę. No, to pojademy służbowo. A co czytasz, tak przy okazji? Bo Gosia mówi, że czytasz książki. Co czytałeś ostatnio? Taką fajną książkę. A o czym? Ja myślę, chłopcy, że my poopowiadamy po wizji. Dobrze. Przechodzimy do życzeń. A ty coś czytałeś ostatnio? Znaczy, oczywiście. Ja cały czas, słuchaj, czytam. Ja czytam cały czas książkę kucharską. Aha, kucharską. To mi nie trzeba tego czytać, na szczęście. Dobra. Dobrze, żarty na bok. Oczywiście czytamy też inne książki. Tak. A teraz czytamy życzenia. Tak. I pierwsze polecą dla pani Edyty Kenik ze Skoczowa. W dniu twych urodzin, w dniu pełnym radości, życzę, aby uśmiech na twej twarzy gościł. Niech się spełni rychło każde twe życzenie. A złości i smutek idą w zapomnienie. Wszystkiego najlepszego życzą Zosia i Andrzej ze Skoczowa. 20 listopada urodziny obchodziła Barbara Wieja z Cieszyna. Poszybować przez życie jak ptak. Niezależna, wolna, szczęśliwa. Poczuć prawdziwy życia smak. Wszystkie kolory, jasne i ciemne odcienie. Mieć odwagę, by wzbić się wysoko, przekroczyć sztywne granice i nie bać się spełniać swych marzeń. Tego w tym dniu urodzin Ci życzymy. Wszystkiego najlepszego, koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. W zeszłym tygodniu urodziny obchodził Jakub Milczarczyk z Cieszyna. Z okazji urodzin życzymy Ci wytrwałości w wierze i pogody ducha, czerpanej z miłości do Pana, a także zdrowia i światła tak jasnego, aby żadna siła nie przyćmiła jego blasku. Niech Bóg jedyny prowadzi Cię każdego dnia. Wszystkiego, co najlepsze, życzą koledzy i koleżanki z pracy. A teraz uwagę, poprosimy Pana Janusza Pszczółkę z Goleszowa. Strumień szampana odrywa się od butelki i napełnia usta gości, którzy 100 lat śpiewają w atmosferze wspólnej radości. My życzymy Ci 100 lat świetlnych na gładkiej, mlecznej drodze i powodzenia na przyszłość dla Twych planów kosmicznych, na których spełnienie czekasz od pierwszych dni urodzenia. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 28 listopada urodziny obchodzi Paweł Szarzec z Cieszyna. Samych uśmiechów, przyjaciół 100, tysiąca przygód, bajecznych snów, worka prezentów, uciech bez liku, słonecznych dni i lodów na patyku i mnóstwa, mnóstwa słodyczy. Wszystkiego najlepszego życzy koło PTTK Ślimoki. A teraz o uwagę poprosimy pana Adriana Czyża z Goleszowa.
który 27 listopada będzie obchodził urodziny. Kiedy gości tłum oderwie cię od refleksji o czasie minionym, gdy zaśpiewają 100 lat przy stole suto zastawionym, odłóż wszystkie myśli na bok i baw się. Przecież to twoje święto, twój czas, wolny od myślenia, wolny od martwienia się. I o to, co było lub co jutro będzie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. Również 28 listopada urodziny obchodzi Ewa Gospodarczyk z Kończyc Wielkich. Na początek dnia urodzinowego wyślę tobie coś miłego. Promyk słońca na błękicie, by ci uprzyjemniał życie. Krople rosy na trawniku szczęścia dadzą ci bez liku. Śpiew słowika nad twą głową, uśmiech, całus, dobre słowo i życzenia z serca mego, dnia cudnego, wesołego. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. Tak, Gosiu, to było ostatnie życzenie. Wszystko na dzisiaj, ale mamy ważną informację. Już mówiłaś o Czarnym Piątku. To też, żeby tak nie zwariować. Chodzi ci o to, żebym powiedział, że dzisiaj jest Dzień Buraka, czyli moje święto? Ja myślałam, że ty mówisz o warzywie, że dzisiaj dzień buraka. Tak, bo warzywa są bardzo zdrowe. Tak, pijcie buraki. Sok z buraka, drodzy państwo, jak możecie, bo to witaminy i w ogóle wszystko. Tak, no. Tak, na załączonym obrazku u mnie widać. Tak. Tak. Tak, wiesz co, tak sobie przerywam, ale mówiłaś o Czarnym Piątku, a przecież tutaj wszystko jest za darmo w bibliotece. No właśnie. Książki. Książki, czytani, opowiadania, mnóstwo informacji i można po prostu przyjść i skorzystać. Nie? Hmm? Tak, od poniedziałku do piątku i w soboty nawet też. I można nas tu spotkać, bo my tak. Tu też chodzimy i czytamy. Tak. To co, piosenka, proszę państwa, piosenka niespodzianka. Chciałam jeszcze powiedzieć, drodzy państwo, ważną informację, co byście się nie mylili, jak nam wysyłacie te wszystkie życzenia na życzenia czy zyczenia. Chodzi o to, że mamy nowego maila do przesyłania życzeń. koncert@ox.pl. Ale jak poślecie na zyczenia, to też się nic nie dzieje. Obsługujemy dwa maile. Także koncert@ox.pl. Proszymy, przysyłajcie do swoich bliskich życzenia. Mhm. Można też na przykład na gosia.buziaczek.pl. Żartuję oczywiście. Dobrze. Z tym Jackiem to już, słuchajcie, nie idzie. Najlepiej go zamknąć, jak ten liść. Ściepiam go z tej kanapy. Miejcie się dobrze, dobrej niedzieli i do widzenia za tydzień. Do zobaczenia. Zamiast myśleć tak jak ty, ja myślę o sobie.